Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim. Jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Statyny taka grupa leków, która obniża poziom cholesterolu, powoduje rabdomiolizę czyli uszkodzenie włókien mięśniowych. Ale Powoduje też makabryczny spadek koenzymu Q10. Nawet towarzystwo takie naukowe koenzymu Q10 pisało do producentów statyn, żeby nie promowali tak intensywnie swoich substancji jako leczniczych, z tego względu, że bardzo nasila to niewydolność mięśnia sercowego. Sprzedaż Statyn idzie równolegle ze wzrostem niewydolności serca w populacji. Koenzym Q10 ma olbrzymi wpływ na pracę trzustki w kwestii produkcji i wydzielania insuliny. Ma także wpływ na tkankę łączną, czyli zwiększa produkcję kolagenu i elastyny. Dawka 75-600 do 600 mg Ubichinonu na dobę. Zmniejsza dysfunkcję rozkurczową mięśnia sercowego, zmniejsza poszerzenie jam serca, zwiększa frakcję wyrzutową serca oraz obniża obwodowy opór naczyniowy. Gdy ja studiowałem, uczyłem się z podręcznika profesora Kostowskiego, ale to jest podręcznik drukowany przed 1980, gdy pewne czynniki, można by to nazwać, Przedsiębiorstwo Holokaust z Wall Street położyło łapę na edukacji lekarzy. Ja jeszcze na stronie 366 przeczytałem właśnie ten oto tekst, że można było podawać dzieciom po 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D3 na kilogram masy ciała. W tym czasie, gdy ja studiowałem, służba zdrowia walcząc z krzywicą podawała dzieciom po 300 tysięcy jednostek witaminy D3 raz na miesiąc, czyli wychodziło około 10 tysięcy na dzień, na małe dziecko. W tym czasie, dając noworodkom te 2000 jednostek, cukrzyca typu pierwszego była kazuistyką. Gdy takie dziecko się pojawiło, to wszyscy żeśmy się schodzili, oglądać go, bo to był wyjątek. Teraz w ciągu tygodnia kilka nowych przypadków zawsze przychodzi. Teraz mamy epidemię, ale obecne zalecenia to 400 jednostek dla noworodka, nie 2000. Okazuje się, że deficyt witaminy D3 u ssaków brzemiennych, czyli w ciąży, powoduje subtelne, ale nieodwracalne zmiany w mózgu. Podanie matce witaminy D3 dopiero w ilości 6400 jednostek dziennie. Powoduje jakiekolwiek zmiany w mleku, że wzrasta tam zawartość witaminy D3. Przy podaniu 100 tysięcy jednostek dziennie matce, wtedy w litrze mleka matki znajduje się 8 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D3. Bakterie te dobre. Dla nas, czyli hamujące proces zapalny, powodują, że te bakterie z krótkołańcuchowych oligosacharydów, czyli tych nietrawionych przez nas organizm, produkują kwasy tłuszczowe, ale krótkołańcuchowe, czyli butyran czterołańcuchowy lub kwasy pięciolańcuchowe. Natomiast te krótkołańcuchowe propionian i octan, czyli 3 i dwa węgle, co tam są w składzie, są prozapalne. I teraz, jeżeli nie odwrócimy, ale to odwrócenie trwa zwykle pół roku, bo kultury bakteryjne trzeba wprowadzić, dawać cały czas dobrą żywność, bowiem jeżeli dajecie konserwanty, sprawdzacie, benzoesan, sodu, to takie nic. To jest zabójca. Skoro benzoesan, i inne substancje są konserwantami, czyli zabójcami bakterii w żywności, to to samo zrobią w waszych jelitach. Jeżeli mleczko może stać ileś tam miesiąc i ono się nie siądzie, dopiero później jak klostridia go dopadną, się skiśnie, to jak dacie takie mleczko, to na pewno flora jelitowa będzie szła w złym kierunku. A więc nie uczcie się, że wyleczycie się z procesu zapalnego jelit. Który jest elementem wstępnym do tego wszystkiego, co idzie dalej? Zapotrzebowanie na żelazo jest zmienne. Zależy od wieku, płci i stanu organizmu. Zwykle mężczyźni potrzebują 1 mg żelaza dziennie, kobiety 2, a kobiety karmiące i w ciąży 3 mg. Ale wchłanialność jest różna. Dieta zbożowa. To jest tylko 1% wchłanialności. Dieta mięsna 25, średnia mieszana to około 10% wchłanialności. Dlatego, żeby dostarczyć pewną potrzebną ilość żelaza, musimy podać co najmniej 10-krotność zapotrzebowania dobowego. Jeżeli chcemy określić stan organizmu, musimy zbadać kilka parametrów: poziom żelaza, ferytyny i MCV. MCV świadczy właśnie o tym, czy komórki krwi są normo, mikro czy makro. Najważniejszą rzeczą, o której musimy pamiętać, jest post raz w tygodniu, czyli głodówka, 24-godzinna. Ona pozwala nam uzyskać także ketozę. Innym sposobem są okna żywieniowe. Chodzi o to, żebyśmy zaczynali jeść jak najpóźniej, czyli na przykład koło 10-11, a ostatni posiłek 17-18. I wtedy mamy długie okno żywieniowe do rana. I wtedy po czterech godzinach spalamy glukozę i później produkujemy ketony. Jak się okazuje, na ketonach fenomenalnie się pracuje. I mózg, i wszystkie narządy. Tylko do tego trzeba się przyzwyczaić. Na początku, zanim rozpocznie się dieta keto, możemy się źle czuć. Może nas boleć głowa, będziemy nerwowi, nie będziemy mieli siły, ale to jest rzecz, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. Dwa dni i wchodzimy w ketozę. Drugi rodzaj diety, także ketogenicznej, to dieta doktora Kwaśniewskiego. Doktor Kwaśniewski miał o tyle szczęście, że gdy tworzył swoją dietę, żywność w Polsce była całkiem inna niż współczesna. Wtedy krówki chodziły po dworze, kurki, świnki też chodziły po dworze. Obecnie ta żywność jest hodowana w bunkrach betonowych. Nie ma witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tych od słońca, D3, w ogóle A, D, E i K. Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest 10 razy mniej w tej żywności, niż którą tworzył pan Kwaśniewski. Dlatego założenia diety pana Kwaśniewskiego były inne niż teraz musimy się zmierzyć z rzeczywistością. Obecnie bez suplementacji nie damy rady. Więc do, do dobrej, zdrowej żywności, jak się nam udają zdobyć, musimy dodać też suplementy. Bo witamin rozpuszczalnych w wodzie i minerałów jest cztery razy mniej. Czyli porównując, witaminę adek, kiedyś jeden schabowy, teraz dziesięć schabowych. Więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego skomponować tak, jak przewidział to pan Kwaśniewski. Poza tym musimy pamiętać o jednej rzeczy. Że dieta ketogeniczna jest bardzo dobra, ale ci, którzy mają niewydolność nerek czy niewydolność wątroby, muszą bardzo delikatnie do tego podchodzić, bo tam ilość białka, musimy pamiętać, że przy małej niewydolności nerek musimy dawać gram na kilogram masy ciała białka. Przy dużej niewydolności nerek dajemy pół grama białka na kilogram naszej masy ciała. To są bardzo ważne założenia, ale lekarze o tym wiedzą. To mitochondrium decyduje o tym, czy komórka przejdzie w stan tak zwanego nowotworzenia, czy będzie dojrzewać do formy tej dojrzałej. Mówiło się nam, że jądro. Nie, przeszczep jądra nic nie wnosi. Natomiast przeszczepienie mitochondrium z komórki nowotworowej do zdrowej wywołuje nowotwór w tej dotychczas zdrowej komórce. Więc powinniśmy, działając substancjami naturalnymi, bo każdy mechanizm, każde zwierzę jest zabezpieczone w mechanizm oczyszczania. Dostaliśmy to z chwilą narodzenia. To nie jest możliwe żyć w idealnym środowisku. Więc nawet ksenobiotyki, czyli substancje obce dla środowiska, są usuwane, na przykład przez cytochrom P450 w naszej wątrobie. I jeżeli dostarczymy do organizmu to, czego on potrzebuje do oczyszczania się, to on jest w stanie z powrotem odrodzić się na nowo. To, co było nowotworzone, ulegnie inwolucji, apoptozie. Włączy się mechanizm wygaszania. Ale trzeba dostarczyć wszystkiego, czego potrzebuje do spalania substancji odżywczych komórka: tlenu, wody, minerałów, witamin. Przerażająca jest bezczelność koncernów, które na reklamie preparatów z esomeprazolem chwalą się, że pH powyżej 4 przez 24 godziny na dobę. To teraz ja Wam wytłumaczę o co chodzi. Ten mikrob, Helicobacter pylori, jest uznawany za czynnik sprawczy wrzodu żołądka. Tylko, że jakoś medialnie się nie pokazuje, że ten mikrob nie ma szans przeżycia w pH niższym niż 4. A więc jeżeli zrobimy prawidłowe pH, jeden, dwa w tych granicach, to on umrze. On nie ma warunków do życia. Więc co jest lepiej? Przywrócić prawidłowe pH i pozbyć się przyczyny, czy załagodzić objaw, który tylko spowolni postęp choroby przewlekłej, która będzie się dalej toczyła? Wasza decyzja. Pacjenci, koleżanki, koledzy, lekarze. Wybór należy do nas. Ktoś może powiedzieć, po co nam te klostridia i te bakteroides? Otóż, jeżeli dacie człowiekowi do spożycia to mleko uchate, to my nie bylibyśmy w stanie go strawić przy użyciu bakterii tlenowych. Wtedy ratuje nas klostridium. Jeżeli zbyt długo spożywacie mleka uchatę, wtedy klostridia zaczynają dominować, a te lactobacilia spadają. I co się wtedy dzieje? Sami już rozumiecie. Te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe od 5 w górę są w większej ilości produkowane, a te krótkołańcuchowe od 1 do 4 w mniejszej. I to zaczyna nam napędzać procesy zapalne. Jeżeli więc mamusia nie urodzi, a więc dziecko, noworodek nie ma na sobie tej mazi płodowej, z którą powinien się zaprzyjaźnić przez kilka dni chociaż, nie zmywać od razu, jeżeli nie dostanie siary i tych prawidłowych kultur bakteryjnych, to dziwicie się, że później dzieci zaczynają mieć jakieś dziwne procesy zapalne. Bowiem kiedyś. Jak było dużo witaminy K2 w żywności, to zanim lekarz przyjechał do matki, to ona już urodziła. A teraz prawie połowa jest przez cesarskie cięcie. To jest choroba. Taka ciąża to już jest patologia. Kobieta powinna szybko, plum i po porodzie, ale to trzeba najpierw dziewczynki odżywiać prawidłowo. Gdybyśmy chcieli stworzyć jakiś cudowny słowiański eliksir, co musiałoby się w nim znaleźć? Na pewno coś, co będzie wpływało na hamowanie procesów zapalnych, będzie cofało zmiany polipowate w jelitach, no bo w końcu jesteśmy tym, co zjemy, właściwie tym, co strawimy. A jeżeli nie wchłoniemy tego, co trzeba to mamy kiepski budulec. Więc na pewno powinien tam być kwas solny, siarkowy. Jak wiemy, on wpływa właśnie na eliminowanie procesów zapalnych, tych znikanie polipów w jelitach, które są objawem przewlekłego procesu zapalnego, który się bierze z glifosatu, z żywności GMO i z innych cudownych uszlachetniaczy e ileś, e ileś. I taki cudowny eliksir Możecie znaleźć tam, gdzie go poszukacie. Do zobaczenia. Subskrybujemy, łapka w górę, komentujemy. Dziękuję za wysłuchanie.